zrobić short Oreo w wersji zamrożonej. Otwieramy pudełko. Mamy tutaj już na numerki. 1, 2 i 3. Najpierw trzeba opłukać naszą foremkę. Teraz trzeba wytrzeć. Teraz trzeba włożyć podkładkę. Teraz musimy roztopić 30 gram masła. Mamy już tu roztopione masło i teraz sypujemy. I mieszamy. Teraz przesypujemy do foremki. Teraz trzeba połkniatać. Mniej więcej równo. Według przepisu trzeba to płukać gorącą wodą. Następnie wlać zimne mleko. 250 ml. Wsypać przygotowany proszek na krem. Wygląda jak mąka. I teraz trzeba ubić. Krem mam już ubity i teraz będę przekładać. Teraz trzeba rozprowadzić. Wygląda jak bita śmietana. Smakuje jak taka bita śmietana rzeczywiście. Tylko trochę inaczej. Teraz trzeba wysypać czwórkę równomiernie. Teraz trzeba to rozprowadzić. Wnosimy to na 45 minut do zamrażalnika, ale można też na 2 godziny do lodówki. Jako pierwszy nagrzewamy piekarnik do 180 stopni, a w tym czasie przygotujemy babeczki. Mamy tu 3 różne produkty. Teraz potrzebujemy coś, gdzie będziemy mieszać. Trzeba roztopić 75 gram masła. Teraz trzeba dwójkę wsypać do środka. Wsypujemy. Do tego dodajemy 75 ml wody. 2 jajka. Teraz musimy otworzyć Oreo. Takie. 4 łyżki odkładamy se na później.
I resztę wsypujemy do środka. Teraz wszystko mieszamy mikserem na gładką masę. Wkładamy foremki i napełniamy. I teraz wypełniamy. Składamy nasze babeczki do piekarnika na 18 minut. Babeczki jeszcze pieką, a w tym czasie ja przygotuję krem. Kroimy serek 175 gramów. I dajemy do miski. Teraz wsypuję ten cukier z trzeciego boksa. Trzeba to wymieszać. Nasz krem jest już zrobiony. Teraz idę po babeczki. I teraz wykładamy. Tak się prezentuje moja babeczka. Moja rodzinka już degustowała i powiedziała, że bardzo dobre, że się opłaca. Tak. Wow, są przepyszne! Myślałem, że mi nie wyjdą! Wow! Babeczki zrobiłem sam. Mama mi tylko pomogła ustawić piekarnik i myślę, żeby się opłacało zrobić niespodziankę na Dzień Kobiet. Ja już mam tu ciasto zamrażone i będziemy degustować. A tak naprawdę właśnie, poważnie mam zamrażone i będziemy degustować, ale trzeba to teraz rozerwać. Tak chyba. I z drugiej strony chyba też. Poproszę mamę o Oreo. Spróbuję namalować Oreo na tym cieście. Ciężko będzie. Zrobiłam Oreo. Trochę nie widać, ale obojętnie. O tak to wygląda. Chyba nie widać za bardzo, że piszę Oreo. Ale się starałem. Musicie to docenić i kliknąć łapkę w górę. Dobra. I teraz będziemy degustować. Mam już tu kawałek i zaczynam degustację. Na dole się zrobiło rzeczywiście takie Oreo. Smakuje jak Oreo z Mega Cream. Wcześniej było Oreo z Double Cream, a tutaj jest Oreo z Mega Cream. Naprawdę tak smakuje. A teraz ekipka pewnie też degustuje. Pycha. Smaczny, pyszny, nie jest za słodki, jest sama jasna. Rewelacja. Polecam. Na tyle, ja się z wami żegnam, zasubskrybujcie, zalajkujcie, wpadnijcie na inne odcinki.